totalnie nie trafiłem na ostatnią pętlę z oponami. Liczyłem, że będzie sucho i poszedłem w twardego slicka, co zadziałało na pierwszym OS-ie w pętli, a pozostałe trzy to była porażka. I cieszę się, że tu jesteśmy. Podziękowania dla Gadułki, który mnie dzielnie pilotował przez te dwa ostatnie odcinki, bo no było trochę stresu. Jaki plan na prawie 2 miesiące wakacji teraz z Petrajdem Ruszowskim? Odpocząć, tak? Jak wakacje, to trzeba odpocząć. Nie, no żartuję. To się tak wydaje, 2 miesiące, a zawsze są jakieś inne rajdowe projekty i ten czas tak naprawdę bardzo mocno się kurczy.